Cześć, z tej strony Marcin, zapraszam Cię na 20. zadanie z matury 2013. Tym razem gęstosłupy. Liczba wszystkich krawędzi gęstosłupa jest o 10 większa od liczby wszystkich jego ścian bocznych. Wynika stąd, że w podstawie jest czworokąt, pięciokąt, sześciokąt lub dziesięciokąt. Ja tutaj wziąłem tylko dwa gęstosłupy, bo najłatwiej chyba to zadanie zrobić tak, że bierzemy sobie po kolei czworokąt. Sprawdzamy, ile ma wszystkich krawędzi, ile ma ścian bocznych, no i sprawdzamy, czy różnica jest 10, tak? No więc mamy w takim razie graniastosłup czworokątny. To ja sobie tu napiszę G4, że rozpatrujemy sobie taki graniastosłup, czyli ten. Tak on wygląda. No i teraz mamy co? Liczba wszystkich krawędzi. Krawędzie to są wszystkie kreski, czyli tak. Raz, dwa, trzy, cztery w podstawie. Raz, dwa, trzy, cztery w suficie to już jest 8. I raz, dwa, trzy, cztery wysokości, czyli krawędzi ma 12. Ile ma ścian bocznych? No sprawdźmy. Jedną ma tu, to jest ta ściana prawa. Tam jest z tyłu jedna ściana, to jest druga. Lewa ściana to jest trzecia. No i ta przednia to jest oczywiście czwarta, więc ma 4 ściany boczne. No, jak łatwo obliczyć, 12 minus 4 to jest 8, więc ta różnica nie jest 10, więc ten graniastosłup odpada. Sprawdźmy sobie w takim razie graniastosłup pięciokątny. Najpierw liczba krawędzi. W podstawie 1, 2, 3, 4, 5. W suficie 1, 2, 3, 4, 5. I 5 wysokości, czyli daje to nam razem 15 krawędzi. Sprawdźmy, ile ma ścian bocznych. No jedna jest wzdłuż tego boku, druga jest wzdłuż tego boku, trzecia jest wzdłuż tego boku, tak, to jest ta ściana boczna, czwarta jest wzdłuż tego boku i piąta wzdłuż tego boku, czyli jest ich razem 5 ścian bocznych. Czyli ścian bocznych jest 5. 15 minus 5 równa się 10, więc graniastosłup pięciokątny jest jak najbardziej dobrą odpowiedzią. W sześciokątnym ta różnica by wyniosła 12, bo to się o 2 jakby zwiększa, a w dziesięciokątnym to krawędzi by miał, tam jest dziesięciokątny, tak, krawędzi by miał 30, bo 10 w podstawie, 10 na górze i 10 w wysokości. Ścian bocznych by miał 10, bo jest to dziesięciokątny, więc różnica wyszłaby 20 wtedy. Ok, no i myślę, że tyle. Jak są jakieś pytania, chociaż nie sądzę, bo dość proste to było zadanie, to gdzieś tu na dole są komentarze, zostaw komentarz. W ogóle możesz napisać, co sądzisz o tym, jak uczę i tłumaczę te zadania. A póki co, dzięki wielkie i zapraszam Cię do kolejnego 21 zadania. Cześć!